Dobra, czekajcie. Widzowie, przeglądamy YouTube Shorts. AH66. Spartiatik! Wiecie co to jest? Spędź noc za granicą, nie wydając swoich pieniędzy. Więc jesteśmy w Londynie. Ej, to u niego laguje czy u mnie? Jest 22:10 i od teraz nie mogę wydawać swoich pieniędzy. Hi guys, you can spend my money. You won't buy me a beer. Yes, yeah, sure. Yeah. Cze, co tu, o co tu chodzi? Spędź noc za granicą, nie wydając swoich pieniędzy. Więc jesteśmy w Londynie, jest 22:10 i od teraz nie mogę wydawać swoich pieniędzy. Hi. Czyli on musi, że ludzie muszą mu kupować rzeczy, ta? Ciki sezu za 2 lata. Yes, you can spend my money. You won't buy me a beer. Yes, yeah, sure. Yeah. So good. Where are you from? Pierdolisz. Mogę was nagrać? No. Ej, patrzcie, to są dziewczyny z Polski. I tak się szybko zgodziłeś, że mu piwko kupić, wytyfy? Dziewczyny chciały mi pomóc swoim urokiem osobistym, ale nikt nie chciał zapłacić pieniędzy za zobaczenie mojego salta. I w końcu stało się to. Kurde, nie nagrałem tego, bo to była taka szybka akcja, ale ziomal... Nie nagrał. Powiedział, że nie muszę nic robić i dał mi 2 dychy. Akurat się nie nagrał. Moja brew, kiedy widzę tego shortsa, robi tak automatycznie, sus w dupę, co jest? 100 ziko dostałem. Nasza ekipa się powiększyła o matkę i córkę z Nowego Jorku oraz 2 dziewczyny z Argentyny. Żeby wejść do kolejnego klubu, musieliśmy zapłacić za tak zwany stolik aż 500 funtów. Sam nie wiem, czemu chciały za nas zapłacić i do tego stawiały nam kolejki przy barze. Było tam mega grubo i bawiliśmy się świetnie. O 4 nad ranem pojechałem odebrać rzeczy i wsiadłem do busa na lotnisko. Co to było za noc? Spędź noc. Ile procent z tego filmu to prawda? Zero? Ok. Nie, tylko shortsy oglądamy na razie, nic innego. Wiecie co to jest? To jest... Metalowe... Nie wiem. Metalowe mydło. Nieskończone. I pewnie teraz zastanawiacie się... Metalowe mydło. Jak to do cholery działa? Ujemnie naładowane mydło ze stali nierdzewnej łączy się z dodatnio naładowanymi aminokwasami z zimnej wody, aby usunąć zapach. A więc jony metali znajdujące się w stali na swój sposób wyciągają ze skóry brzydkie zapachy. Nic z tego nie zrozumiałem, ale sprawdźmy, czy to działa. Wytrzyjmy nasz czosnek, moją dłoń. Konkretnie było podane, że rzekomo właśnie... Ej, bo zara będzie, że za cicho albo za głośno. Jak jest źle... To w dupę, no nie wiem co, no nie da się dobrze shortsów ustawić, wybacz. Zapachem cebuli, czosnku. To mydło będzie działać tak, idealnie. Tak, ruka szurel. Nie potrzebujemy do tego żadnych detergentów, tylko to mydełko stalowe i zimna woda. Jestem to naprawdę działa? Zapach wyparuje. A ile to ma użyć? Z moich roli. Uwaga, uwaga, chwila prawdy. To działa. Wiecie co to... Ej, to serio działa? W wędkarstwie się tego używa? Ej, porypane, fajne. Serio można mieć na chacie metalowe mydło? Ty, to biznes mydlarski mydli nam oczy, że tak powiem. Powinni takie jedno kupić na całe życie człowiek i w dupie z Tyrel. Polski akcent w GTA 6. Polski akcent. Widzicie to? Polska gra. Napisane Kowalski. Co? A teraz tak serio. Dużo przesłanek mówi o tym, że główna linia fabularna GTA 6 będzie inspirowana historią Bonnie i Clyda, czyli amerykańskiego przestępczego duetu z lat 30. XX wieku. Zajmowali się oni napadami na banki i sklepy, porwaniami, podpaleniami czy kradzieżami samochodów, a do tego byli bardzo popularni medialnie. Myślę, że taka narracja mogłaby pasować do serii GTA. Warto także zwrócić uwagę na bransoletę, którą posiada Lucia. Może to być początkowo związane dobrze, z ograniczeniem, ale gdzie jest Polska? Terytorium świata, po którym będziemy mogli się poruszać. Musicie przyznać, że miało to by więcej sensu niż zagrywka w stylu no akurat popsuły się wszystkie mosty w świecie gry. Jestem także niezmiernie ciekaw waszej opinii na temat tego, co... Ale gdzie ten polski akcent, bo się zgubiłem? ...zobaczyć w pierwszym trailerze do GTA 6, więc... Serio chodziło o ten napis Kowalski coś tam? Nie, no to jest kłamstwo.
Dziewczyna podchodzi do swojego chłopaka i mówi: kochanie, muszę ci coś powiedzieć, ale proszę, nie złość się. Chłopak odpowiada: czy wszystko w porządku? Tak, tylko obiecaj, że się nie zdenerwujesz, mówi dziewczyna. Zacznę się denerwować, jeżeli nie powiesz mi tego teraz, aha, odpowiada chłopak. Dziewczyna odpowiada nerwowym tonem: miałam chwilę słabości tamtej nocy. Co to znaczy? Pyta chłopak. Proszę, nie złość Stradziła się. Go. Spałam z Bartkiem zeszłej nocy, ale to nie znaczyło nic. Szmata. To był błąd i żałuję. Chłopak milczy po usłyszeniu tego. Jesteś zły? Pyta dziewczyna. Nie, więc mi wybaczasz? Tak, wybaczam ci. Dziękuję Bogu, czuję się świetnie po zdjęciu tego z serca, mówi. Cieszę się, że czujesz się lepiej. Brzmisz jednak, jakbyś był zmartwiony. Proszę, porozmawiajmy, mówi dziewczyna. On odpowiada: też mam ci coś do powiedzenia, ale musisz obiecać, że się nie zdenerwujesz. Nie też będę zdenerwowana, zdradził. Obiecuję. Miałem też chwilę słabości. Czy mnie zdradziłeś? Wykrzykuje złością. On odpowiada: nie, też spałem z Bartkiem. Dziewczyna podchodzi do swojego chłopaka i... Okej... Ten Bartek ma powodzenie zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Okej... Oh my god, pizza! How am I gonna pay for this? You do card, cash, food stamps, I don't really give a fuck. Well, I don't have any money. You don't have... You better shit gold. Well, you wanna come inside? Why would I want... Is there a bank inside? My roommates are out of town. Well, you better call them. Fine. Hey. Sigma. Oh my god, pizza. Oh my god. Sigma. YouTuberzy, którzy stracili swoje 5 minut, w internecie zabłysnął, jako gamer nagrywał gry z Minecrafta i różnych innych. Jego filmy średnio dobijały kilkaset tysięcy wyświetleń. W szybkim czasie zebrał też dużą liczbę subskrypcji. Niestety w 2022 roku przeszedł operację. Niestety. Bad luck. Transpłciową i zmienił płeć. W tym momencie stracił bardzo dużo wiernych fanów. Jak sam mówi, źle czuł się w swoim ciele, być może dla niego to dobra decyzja. Na ten moment ma średnio kilka tysięcy wyświetleń na filmiku. YouTuber... Dobra, co ty pieprzysz? Jak zagrać w GTA 6 na... Ale ma teraz OFAS? W starym laptopie. Ostatnio natknąłem się na pewien problem. Wymiera GTA 6 już za rogiem, a mój komputer... ma wolne tylko 40 GB, więc uznałem, że nie warto usuwać gier, żeby pobrać nowe. Z reguły, save'y, które miałem, się w takich przypadkach kasują. Zrobiłem dość spory research, co? Więc teraz możesz pograć w GTA 5 na swoim starym laptopie. Tu 6 jest. I myślę, że to samo będzie w przypadku GTA 6. Żyjemy w XXI wieku. Żeby teraz grać w gry, nie potrzeba nam świetnego sprzętu. Jeżeli masz internet, to prawdą... Nie zestraj się. Ja pierdzie. Terminator. Czy mogę pokazać tort weselny na 100 osób? No jasne, że mogę. Na 100 osób jeden tort? Ile takich chodzi w PSA? Okay. Aczkolwiek myślałam, że ten tort jest na 100 porcji, a jednak jest na 90. Ale wiecie, prawny kelner to i na setę pokroiłby taki tort. No to tak, młodym zależało, aby tort miał 4 piętra. Malutki. Zazwyczaj 90 porcji robimy na 3 piętra, ale młodzi bardzo chcieli mieć w środku przeźroczyste piętro. Miało być też trochę różu, piętro. No i klasycznie biel. Zazwyczaj zaczynam sobie od największego piętra, no bo mam wrażenie, że on się najdłużej kręci. Później drugie piętro, no i tutaj właśnie miało być nasze przeźroczyste piętro. Do dolnego jeszcze użyłam szablonu, aby całość jeszcze piękniej się komponowała, a na jednym z pięter miała być nieco inna faktura. Bardzo lubię do tego używać skrobki ząbkowanej, a tutaj wykorzystuję przydatne... Ej, te torty to fajnie się robi, ty, takie... Takie chillerka. ...którego otrzymujecie do skrobki prostej. Tort już mam złożony, także czas na dodatki. Kwiaty, złoto, bling bling, aby pięknie się mienił. Ale trudno zrobić taki tort, to się fajna praca wydaje. Tak chillujesz, tam rzeźbisz torcik. ...do wznoszenia tortu. No i w całości prezentuje się tak. Spoko, czy nie? Chillera, a jak dupnie, to wtedy masz totalną chillerę. AH66, ale co dupnie? Nie, bo już osób znam. Witam, Patryk, już. Co ty tak cicho mówisz, się uczesana? Nie, bo już osób zna ten serial też. Ja mam na fulla wszystko. Nie da się, za cicho. Gdzie jest sala od francuskiego? O, jakiś Sigma. Sprzedajesz encyklopedię? Wygląda jak zastępczy nauczyciel. Jaki pocisk. Sprzedajesz encyklopedię? Chyba czasy się trochę zmieniły. Sprzedajesz encyklopedię? Nerdge?
Uspokójcie się, nazywam się Abigail. O, ale ma lipę typek. Abigneli, ale Abigail. Co ostatnio przerabialiście? Jeśli spytam ponownie, cała klasa... To złap mnie, jeśli potrafisz, jest? Co? Rozdział 7. Jak masz na imię? Brad. Wstań przed całą pa, pa, pa. Klasą, czytaj rozmówkę numer 5. Let's translate song, generally, man. Państwa syn udawał zastępcę, uczył, zadawał prace domowe. Doszło do nieporozumienia z właściwą zastępczynią. Rozumieją państwo nasz problem? Fajne. Sigma. Tak, już się ze starym, a się okaże, że stary też starego udaje. Tam każdy w rodzinie każdego udaje. To jest rodzina? Tupę nie wiem, tyka. Co jest? Czy wiesz, że jeżeli w GTA 5 Trevor lub Franklin odwiedzą dom Michaela pod jego nieobecność, to domownicy zareagują na ich odwiedziny? Ej, oglądałem ten kanał ostatnio i on pokazywał grę coś tam long, coś tam. Może zgadniesz, co mówię, bo ja nie pamiętam, że się autem jedzie. Fajne, zagrałbym. Autem se jedziesz i długo i 5000 trzeba przejechać kilometrów, Jamil. Long drive? No nie wiem, może. Jedziny w różny sposób. Jeśli zagrałbym. Jeśli napotka w domu Tracy, to ta będzie dla niego niemiła. Z kolei Jimmy będzie mega uprzejmy i zadowolony z jego obecności. Natomiast Franklin, Amanda siema. Przyjmie Franklina z otwartymi ramionami, licząc nie tylko na rozmowę. Co ciekawe, jeśli to Trevor odwiedzi chatę, to Tracy oraz Jimmy z radością powitają wujka Trevora, a Amanda zapyta sarkastycznie, czy nie przyszedł przypadkiem ich pozabijać. Obserwuj po więcej. Czy wiesz? 1v1. Ok. Oho. Zginąłeś? Nie, nie zginąłeś. Aha. Mąż pewnej kobiety od kilku miesięcy był w śpiączce, a ona codziennie czuwała przy jego łóżku. Któregoś dnia, kiedy doszedł do siebie, dał jej znak, żeby podeszła bliżej. Kiedy usiadła obok niego, szepnął do niej z oczami pełnymi łez. Wiesz co? Co takiego, kochanie? Odpowiedziała kobieta. Byłaś ze mną przez wszystkie złe chwile. Kiedy mnie zwolniono, byłaś przy mnie, żeby mnie wspierać. Kiedy mój biznes upadł, byłaś tam. Kiedy zostałem postrzelony, byłaś przy mnie. Kiedy straciliśmy dom... Kurde! Kiedy moje zdrowie zaczęło podupadać, nadal byłaś przy mnie i wiesz co? No co, kochanie? Zapytała, uśmiechając się. Gdy jej serce zaczęło napełniać się ciepłem, mężczyzna odpowiedział: myślę, że przynosisz pecha. Mąż pewnej... Ja pierdziel, Tarel, wypieprzyć ją, ty, no pieprzona, chłopa postrzelili z roboty, chatę, wszystko stracił przez nią, rozumiesz? This is why you should drink dirty water to survive. If you find water in a survival situation, it is important to make it safe. I show different techniques on my channel. In the process, water can get... Chłop gotuje wodę w butelce, przy tym, co nie, raka nie będzie miał za tydzień? Dirty. It is safe, not clean. To make it clean, you can use a tampon and a plastic bottle. I use my EDC knife to cut the bottle in half. Open the tampon and put it inside. Important. Okay. For good results, filter compress robi. The tampon. The knife also can filter. Be used for that. Fill it with the dirty water. Open the plug. If done right, the dirty water stays in the bottle. Wait a little. The tampon serves as a filter and clean water fine, slowly drip into the improvised mug. Now the water is clean. The dirt stays in the bottle. Be aware that it does not filter bacteria or viruses. Deadly water can be crystal clear and dirty water can be safe. This is why you should... Okej. On ma specjalny talent. Ta to zamki ryj, obejrzyj to tak. Dobra, włączę ten dźwięk. A czemu ma tyle gumek? A ja. Co się stanie? Kurde, jaka panika, to jego gumki, zostaw go. Co?
AH66 to ma 3 miliony lajków. Wyobraź sobie, 3 miliony zombie jest na ziemi. 3 miliony zombie jest wśród nas. Co weszli, dali lajka, im się to podobało. To rozumiesz? Jako maturzysta rozwiązuje egzamin ósmoklasisty z matematyki bez kalkulatora i na czas. Także o, lecimy. Dawaj. Wszystko mam przygotowane, żeby nie było. Ja na oko odpowiadam. Podliczał. Odpowiedzi będę sprawdzał oczywiście pod koniec filmu. Także zaczynamy pierwsze 5 zadań. Zajęły mi one całe 6 minut i 34 sekundy. I co? Lecimy kolejne. Nawet kolejne nie wiem, 5 co ty... zadań i teraz mój czas wynosi 13 minut i 34 sekundy i lecimy dalej. Dotarłem do ostatniego zadania zamkniętego i tutaj czas to 23 minuty i zaczynamy. Ale otwarte. Zwolnij! To zadanie dla mnie było jedno z prostszych, więc mamy teraz czas 25 minuta. Wszystko liczę sam bez kalkulatora, żeby nie było. Tutaj bardzo fajne zadanie, bardzo mi się podobało. I tutaj ile? 3 minuty mi to zajęło? Nie tak oglądam nic, teraz tylko mi to. Siadły i zaraz będę sprawdzał wyniki, ale zajęło tam mi Defro, całość H61. 37 minut. Wyliczając wszystko, tak naprawdę mam dobrze. Mamy 100% bez kalkulatora i na czas. Jako maturzysta... W samolocie do Chicago tuż po starcie blondynka przesiada się z klasy ekonomicznej do klasy biznes. Podchodzi do niej stewardessa. Czy mogę zobaczyć pani bilet? Blondynka pokazuje bilet. Stewardessa. Niestety pani bilet nie jest ważny w tej klasie. Musi pani wrócić do klasy ekonomicznej. Jestem piękną blondynką i będę tu siedzieć, aż dolecimy do Chicago. Stewardessa poszła po pomoc do drugiego pilota. Pilot przyszedł i mówi: niestety muszę panią poprosić o powrót do klasy ekonomicznej. Blondynka mówi: jestem piękną blondynką i będę tu siedzieć, aż dolecimy o do Chicago. O co chodzi? Pilot wraca do kabiny i skarży się głównemu pilotowi. Ten mówi: poczekaj, moja żona jest blondynką. Wiem, jak z nimi rozmawiać. Pilot udaje się do blondynki, szepcze co? Jej coś na ucho, po czym ona zabiera torebkę i wraca do klasy ekonomicznej. Drugi pilot nie może się nadziwić. Jak ty to zrobiłeś? To proste. Powiedziałem jej, że klasa biznesowa nie leci do Chicago. W samolocie do Chicago... Jezusie, nie dzieje się to. Tam mój mały brat George. George? George, gdzie jesteś? George! George! Ja nie mogę. Mamo, tato, gdzie jest George? Chyba w pokoju na górze. Ty wyglądasz jak H66, jak to oglądasz? Gdzie byłeś? Ja też. Srozały! Zabiję cię, George! Pepo, co ty robisz? Zabijam George'a! Zostaw moje dziecko! Matko, strzeliłaś do mnie? Ojej, przepraszam, ja nie chciałam, to było pod wpływem emocji. Ale to zrobiłaś. Zdradziłaś mnie. Chcesz wojny? To będziesz ją miała! Dobra, typowa wymiana zdań w USA. Tysiąc godzin graliście w The Long Drive? I nie da się przejść? Co on mu robi? Jezu, co tu się dzieje? Zgubiłem się już, coś się nic nawet nie dzieje, ja się zgubiłem. On mu tym głowę ogoli? Jego to tak kręci? On się tak zaczął Ej, to jest real? Zarąbiste. Widziałeś to? Fajne.
Spacerowałem dzisiaj jedząc paluszki, bo bardzo je lubię i wyciągnąłem z paczki konserwę tyrolską. No dobra, sam ją tam włożyłem. Ale usiadłem na ławce i zobaczyłem obok drugą ławkę. Tylko pustą. Czemu na niej nie siadłem, tylko na tej tutaj? Przecież są takie same i kompletnie niczym się nie różnią. Schowałem się, żeby obserwować obie ławki i faktycznie, każdy siadał na tej pierwszej ławce, a na tej biednej obok nikt. Nagle na tej pierwszej pojawiła się kartka z napisem debil. Sam ją tam przyczepiłem, ale chciałem pomóc też tamtej, żeby ludzie zaczęli na niej siadać. Po chwili mi się zrobiło jednak trochę głupio, bo teraz nikt nie siadał na tamtej, a wszyscy wybierali drugą ławkę. Więc tym razem pomogłem tej pierwszej, przyczepiając inną kartkę, ale role znowu się odwróciły. Nie wiedziałem co zrobić, nie chciałem być stronniczy względem żadnej z ławek i przypomniałem sobie, że co tydzień wybieram jedną osobę, która zasubskrybuje ten kanał i ustawiam ją na banerze na moim kanale. Ale wymyśliłem jedno rozwiązanie całej tej sytuacji. Usiadłem na trzeciej ławce. Tylko ten film to jest jakby umysł TikToka stworzył jakby wizualizacja człowieka TikToka dzisiejszych czasów. Że wszystko się dzieje naraz, ty nawet nie wiesz co się dzieje. Nikt nie siedział na tamtych pozostałych dwóch ławkach. Aha. Niewidomy pilot wchodzi na pokład samolotu. Pasażerowie patrzą na siebie z niedowierzaniem, widząc mężczyznę z laską i ciemnymi okularami. Stewardessa mówi przez głośniki. Szanowni państwo, jak widzicie, kapitan jest niewidomym pilotem. Jednak proszę być pewnym, że jest jednym z najlepszych pilotów na świecie. Niewidomy pilot. Z ponad 6000 udanych lotów. Następnie drugi pilot kieruje się na pokład. Również nosi ciemne okulary i przechodzi przed wszystkimi pasażerami. Wszyscy patrzą na niego z przerażeniem i zdziwieniem. Korzysta z laski, aby dotrzeć do kabiny. Stewardessa ponownie ogłasza. Szanowni państwo, jak widzicie, drugi pilot również jest niewidomy. Jednak proszę być pewnym, że jest drugim najlepszym pilotem na świecie z ponad 5000. Ej, w ogóle co to za statystyka, że ileś lotów ci wyszło? To jest bez sensu, bo może ci wyjść 100 tysięcy lotów, nie? Ale jeden nie wyjdzie i już luj. ...i udanych lotów. W tym momencie samolot zaczyna startować z pasa startowego. Wraz z jego przyspieszaniem... I całe statystyki w dupa. ...pięcie pasażerów rośnie. Samolot zyskuje coraz większą prędkość, a gdy zbliża się do końca pasa startowego, nadal nie odrywa się od ziemi. Samolot tak się mierzy u nich? Z dużą prędkością. I tam Blaglu. Krzyczą, o mój Boże, wszyscy zginiemy! Nagle samolot startuje i zaczyna wznoszenie się. Pilot odwraca się do drugiego pilota i mówi, jak kiedyś przestaną krzyczeć, to mamy przesrane. Niewidomy pilot wchodzi... This is a 1 pound dumbbell. Can you curl it? And Chris, every time you curl this, I'll give you a dollar. Really? No. But every time Noah, come on in here, curls it, I'll give him a dollar. A dollar. I'm just gonna throw it on the floor. Dollar. Ile razy byś to podniósł za dolarka? W sensie, ile razy byś dał radę? This is hard to keep up with. You can literally go as long as you want and make as much money as you want. Don't test me. I can be here for days if you want. Oh, really? Let's see it. Won't stop, can't stop. I was built for it. I'm winning. On się może zmęczyć tym? Jeden, to jest pół kilo. Noah, holy crap. How much has he done? About 20,000. 20,000 curls. You seem to be curling pretty slow. Honestly, man, I can't feel my arm at this point. Oh, really? Dave, what's he at? 32,000. 32,000. I know I said 100,000 million, but let me tell you something. I got humbled. On top of your 32 grand, you just won another 20 grand. Noah, what's going through your mind? Honestly, it's surreal. It's hard to fathom how much money this... This is a... Fajne. Ten znowu ma stawę? Ej, to w dupę było. Nie, to jest inne. To inne. 2 miliony zombie. Zobaczymy co tym razem. A co on robi, widzowie? Poleruje? Psuje algorytm? No przepraszam. On jej dał do wytarcia lusterko? O co tu w dupę? Jest ktoś, kto ogląda anime na czacie i powie, co się tu dzieje? Nic z tego nie rozumiem. Excuse me. What is your favorite food? Fettuccine Alfredo? If you can gather all the ingredients in 1 minute, I will cook it for you. In Walmart? Your time starts now. Dobra, już ustawka widać, ale gówno. Fnezy... Pim-pom.
Dzisiaj zawiązałem sobie kompa na mały upgrade, jak wrócę kupuję Elden Ringa, oczywiście Zenneby. Nie ma kodu widzu, ale wykrzyki Zenneba i przez link zapraszam. Dziękuję bardzo. W minutę to ja mam koszyka w Biedronce nie wziął. A oni wszystkie itemy w Walmarcie. Co jest wielkości Stadionu Narodowego. A, skam. Zobacz. Byłeś kiedyś na fizyce, wiesz co to przyciąganie elektronów? Jak działa piorun? Piorun to Józka uderzył i chyba ty jesteś Józek w dupę, bo patrzę, co ty piszesz po paprańcu? Przepraszam. Here is your fettuccine Alfredo. Would either of you like any fresh cracked pepper? Actually, I'd love a little salt. Hold on. I almost forgot. Osmo is in Walmart for a limited time, so make sure you go get some before. Ale mi nie chodzi o to, że natarł lustro, tylko o co chodzi w tej bajce. Co się tam dzieje? To jest jakiś skam. Dobra, dobre to jest? Excuse me. Aha, nie dowiem się. No tu shorts, to jest stan umysłu. Co? Ta historia konopa w minutę. O, Konopski. Był dealerem vape'ów w liceum w Wielkiej Brytanii i w ten nielegalny sposób zarobił na lepszy mikrofon. Potem zaczął nagrywać Shotgunka i uczył się w ten sposób montować, a gdy wyszedł w Fortnite, uznał, że spróbuje tego bardziej na poważnie. Ale gdy nastała pandemia, zaczął nagrywać o niej newsy i odchodzić z Fortnite'a, dzięki czemu zyskał bardzo dużo nowych widzów. Po pandemii został przy newsach i zaczął robić bardziej komentarzy, które dawało mu większy rozgłos. Także kiedy później dostał info o Leksiu, który rzekomo lubił dzieci, zbytnio się tym podjarał pod wyświetlenia i szybko wstawił film, gdzie dowody okazały się być podważone przez Wardęgę, na czym Konop stracił dużo reputacji i dostawał groźby śmierci. Po czasie bardziej dorósł do komentarii i zaczął być jednym z bardziej wiarygodnych i lubianych kanałów, bo nie gryzie się w język i poprawił znacząco research, który przydał się, gdy wyszła afera ze Steel, bo od razu podłapał temat i zaczął szukać informacji. I we współpracy z Wardęgą zrobił najmocniejszy film w historii polskiego internetu, na który czekał nawet polski rząd i który zniszczy wiele karier. Cała szczegółowa 12-minutowa mroczna historia Konopa jest na moim kanale YouTube. Spoko, dzięki. Alex Eubank przyznał się do tego, że nie jest naturalem. No to widać, ty, po czym się to patrzy? On, no nie wiem. 23-letni influencer oznajmił, że rozpoczął stosowanie BPC-157, czyli peptydu używanego, aby przyspieszyć m.in. proces gojenia ran czy leczenie wszelakich kontuzji. Alex od kilku lat ma spore problemy ze swoim barkiem. Tym razem ponownie go uszkodził, nadrywając obrąbek stawu ramiennego i zdecydował się na wspomaganie właśnie BPC-157. Skóra cienka jak papier, on ma taką? Nie ma bezpośrednich właściwości anabolicznych, ale w ogólnym rozrachunku może pomagać w budowie masy mięśniowej. Niezależnie od tego, co mówi, BPC-157 jest środkiem zakazanym przez Światową Organizację Antydopingową WADA i oficjalnie możemy powiedzieć, że amerykański influencer nie jest naturalem. Jednocześnie nie oznacza to, że przyjmuje on testosteron i jest na cyklu. Ja osobiście zawsze wierzyłem, że swoją sylwetkę zbudował naturalnie i po prostu ma dobrą genetykę oraz potrafi... Czyli on tak naprawdę jest naturalny i to clickbait, tak? No tak, da, zgadzało. Używać oświetlenia tak, aby na zdjęciach czy filmikach wyjść jak najlepiej. Dajcie znać... Czyli on jest naturalny. Niespodziewane, po jednej nutce widać, że musiał coś brać. Ten to widzi od razu? Ja skąd? O nie! Dobra widzowie, tym razem jak nie zrozumiem tego, to po kogoś biję. Dzięki Jakub za 27 lat. Kurde, to u ciebie tak gra ta muzyka? Czyli Shelder za 3 lata. A! O! Jezu, co oni robią? Wytłumaczy to ktoś? Badass moment of anime. Taka emocja. Dobra.
Oho. Ten odszedł na chwilę. Chłop odchodzi od dania, nie? Ramen je. Robotnik zobaczył. Podbiegł. Co tu się w dupę dzieje? Nie, poczekaj jeszcze raz. Respekt. Tutaj jest jedzenie i on ma coś. Co to jest? Wata szklana z budowy przyniósł? Co to jest? Pan mu kupi jedzenie? Ty, to kebaba tam sprzedają? Aj, ładna zupa. I on jadł tą watę szklaną, to jest smutne, nie? Dali mu jedzenie. Co ty mówisz? Czekaj, to już końca tego filmu? Co się teraz dzieje? To jest inny? Co? O co tu chodzi? Co się dzieje? Respekt. Boże. To był jej ojciec czy coś takiego? Niosą klucz. Aha, bo ona wiadro niesie, żeby się stary nie przemęczał i klucz, żeby go zmylić. Respekt, nie? O 7. Respekt. Powiedz, gdzie ukryłeś ciało? Nie. Powiedz, gdzie ukryłeś ciało? Nie. Mama Maciusia przyszła do szkoły, żeby sprawdzić, jak sobie radzi. Nauczycielka powiedziała mamie, że jej syn Maciek kompletnie nie daje sobie rady. Ma same jedynki. I to najgłupszy uczeń, jakiego miała przez 25 lat nauczania w szkole. Mama była tak zawiedziona, chociaż że przeniosła syna do szkoły w innym mieście. 20 lat później nauczycielce zdiagnozowano nieuleczalną chorobę serca. Lekarze powiedzieli jej, że konieczna będzie operacja na otwartym sercu, którą może wykonać tylko jeden chirurg. Oho. Bez wyjścia nauczycielka zdecydowała się na operację. Będzie syn. Kiedy obudziła się po operacji, zobaczyła przystojnego chirurga uśmiechającego się do niej. Chciała mu podziękować, ale nie mogła mówić. Jej twarz zaczęła robić się sina. Podniosła ręce, próbując mu coś powiedzieć, ale po chwili zmarła. Chirurg był w szoku. Nie wiedział, co poszło nie tak. Kiedy się odwrócił, zobaczył Maciusia, pracującego jako sprzątacz w klinice. Maciuś odłączył sprzęt tlenowy, żeby odłączyć swoją ładowarkę do telefonu. Chyba nie myślałeś, że Maciuś został chirurgiem. Mama Maciusia... Zarobista. Nie, Maciuś, Sigma. Czy pomyślałeś o tym, że mieszkając w Niemczech możesz sobie kupić auto za 6000 euro zamiast nowego? Nie. Spójrz na tego chłopca, to ogromny fan piłki nożnej, który trenuje naprawdę... Ej, to jest ten syn Ronaldo? Ciężko, ma niebywały talent. Zobacz tylko, jak potraktował piłkę, którą rzucił w jego kierunku jego ojciec. Nawet jego mama jest w szoku. A co jeśli powiedziałbym ci, że ta rodzina tak naprawdę potrafi dużo więcej? Zobacz tak... A co by było, jakbym ci powiedział, że ta rodzina jest wygenerowana przez AI? Zaskoczyłem cię, co? To jest największe wyzwanie techniczne, z jakim się zmagałem. W tym miejscu mam komputer, a tutaj na korytarzu mam router. No tylko jest taki problem, że kabel z internetem idzie tutaj, tutaj i tak dalej do komputera. Ale kto to widział, żeby kabel był na podłodze, także trzeba coś z tym zrobić. Jakbym ci powiedział, że stary matkę leje. Chcę sobie taki zestaw, zobaczcie, do zakuwania kabla. O kurde, ej, mieli tacy, ci tacy... O kurde, wypowiedź na poziomie. Myślałem sobie, żeby dać... Nie kończę jej nawet, bo wydaje mi się, że dobrze powiedziałem. Tak. Tutaj, tutaj za rurami i tutaj. Dziurę mam już wywiercone. To akurat zasługa pana, który mi montował internet. Nauczę się czegoś nowego. Przełożę sobie najpierw na korytarz. O, w tym zestawie jest nawet tester, ale reszta to nie wiem, co to jest. 4 wtyki, RJ45. Trzeba ściągnąć izolację. Pyk. O, jakoś dziwnie pachnie. Trzeba to wszystko rozkręcić i poukładać żyły. No i najlepiej wzorować się na poprzednim kablu. Mam już tutaj poukładane. Nice. Mogę sobie to wszystko przyciąć. Właśnie tak. Teraz nic prostszego, czyli zakładamy wtyczkę. Tutaj ładnie widać. Teraz to zaciskam. I tam masa. Po prostu mam nacisnąć. Nie, dopiero zaczęliśmy. Jeszcze raz dla pewności. Chyba siedzi. Udało się. Drugi wtyk gotowy. Ej, fajnie to ogarnął, bo jak mi się ten kabel spieprzył... To ja nowy kupiłem. Jestem nieudacznikiem, on jest Sigmą.
Inter. 2 minute versus 2 hour versus 2 day french fries. 2 dni robisz frytki? Popieprzyło cię? Frytki to jest fast food. For the 2 minute fries, start by peeling a potato, then cut it into strips, place these in a bowl, and coat with plenty of cornstarch. Then we'll fry these for 2 minutes, and finish with some seasoning. Ej, te fajne, 2 minuty powiedział, że robi. Kłamie, bo by o ziemniaka się nie da obrać 2 minuty. So, now dig in. For the 2 hour fries, peel another potato, and cut it into fry shapes, and place these in a bowl of ice cold water. We'll let this soak for about an hour, mam and taką we'll miskę. Make a fry sauce with mayo, ketchup, Worcestershire sauce. Znasz ludzi, co 2 dni pizzę robią? Aha, 6-1. Ej, te fajne, ej, fajne fryteczki te 2 godziny, fajne, tylko kurde, 2 godziny? Znaczy większość tego czasu to te frytki czekają sobie, ale wiesz, no jednak. Dip these in fry sauce and devour. For the 2 day french fries, peel and cut the potatoes, throw them in ice water, and we'll let this soak in the fridge. Oh yes. Then add these to a pot, pour in some vinegar and water, and simmer these for around 6 minutes. Also, you can cut these again if you want thinner fries. Then blanch these in oil at 395 for 2 minutes. Then put these in the freezer overnight. 2 minutes. Ja pierdziele, ty, co się dzieje? Przesada. Cała historia Buddy w minutę. W 2003 jako dzieciak miał wypadek samochodowy, gdzie stracił babcię, a mama zaszła w śpiączkę i po wybudzeniu miała choroby psychiczne. Jego tata był bezdomnym, który po czasie odszedł z tego świata z przepicia na ławce, przez co Budda do dziś kurde. A w dzień 18 urodzin, po przyjściu ze szkoły, został wyrzucony przez chorą mamę z mieszkania, żeby radził sobie sam, przez co było mu bardzo ciężko. Po czasie pracując w call center i jeżdżąc Uberem, uzbierał, żeby kupić sobie na leasing sportowe auto, na które nie było go stać, i wziął je, żeby zaspokoić kompleksy z dzieciństwa, kiedy nie posiadał niczego. Więc wypożyczał je za pieniądze znajomym i samo zaczęło się spłacać. Z takim pomysłem wziął kolejne auta i otworzył wyrzucalnię, a także Instagrama, gdzie udawał bananowego dzieciaka pod zasięgiem. Ludzie zaczęli go wtedy zauważać i pojawił się u innych na filmach, udzielając aut, a po czasie założył własny kanał i skupił się na drogich rzeczach, rozdawaniu pieniędzy i bananowym. Czyli serio można zarobić na tym, że udajesz, że masz pieniądze. W sumie spoko. Życiu, czyli tym, czego nigdy nie miał za dzieciaka. Wszystko ciągnie się do tej pory, im Budda jest większy, tym więcej pieniędzy rozdaje. Tym razem będzie to 3 miliony. Cały szczegółowy dokument o Buddzie jest na moim kanale. Okej. Leasing po to jest, żeby udawać Tegon na igy? Dobra. Pringlesy wyciągamy z tubki, następnie szatkujemy je i obtaczamy w nich kawałek sera, który następnie wsadzamy do rozgrzanego oleju i już nasz smażony już gówno. Ser gotowy. Czy będzie smażony? Żadnego mąki, jajko, co? Jajko chociaż powinno być. Sprawdźmy. Pringlesy. Jajko. Ej, on tak mało wziął. Kawałek sera, za duży chyba trochę, nie, nierówny. Wyrównam tylko. No, teraz chyba jest równy. I co, maczamy w tych chipsach? To się przecież nie przylepia. Wbije w ten ser to trochę. No nie da się nawet tego... Bez sensu, tu jajo by się przydało. Wrzucamy na rozgrzany ogień. Tam chyba było jajko na filmiku. Oni już szukali. Zobacz. Dobra, skip. Zobaczmy najpopularniejsze osoby, które mnie subskrybują. Numer 10 to Vandal, numer 9 Nexu. To jest top 10 ludzi u nich na, u niej na OF, co dają najwięcej siana? Numer 8 to jest Rogalik, swoją drogą nie nagrywa od dawna, szkoda. Numer 7 to jest Mikalox, nie wiem jak to się czyta, ale 781 tysięcy subskrypcji, co jest? Numer 6 to jest Damian, ostatnio wrócił i nagrywa Brawl Starsa, także oglądam czasami. Numer 5 to jest Dilerek, wow, nigdy nie miałam z nim kontaktu, ale nie wiedziałam, że on wrócił aż tak. Ta, z Dilerem kontaktu, dobra, kłamie. Odejdź, proszę cię, nie zbliżaj. Odejdź na mnie! Odejdź, nie zbliżaj się! Odejdź! Odejdź, proszę cię, nie zbliżaj. Odejdź na mnie! Odejdź, nie zbliżaj się! Odejdź! O, ludzie trzęsie ze strachu, żal mi go. This is the most expensive bed on the planet. Czemu? Why does this bed cost so much? Every single thing that you see here is made entirely by hand. These corners. Dobra, jak już słyszę tego typa, to już wiem, że to jest cena, to jest 80%, to jest historia o tym łóżku. 20% może materiały, ale nie, pewnie też nie. Are actually shagreen. What? Who? The middle mattress has horsetail hair. Horsetail hair. Horsetail hair. And how much, if they wanted to get it, would this bed cost them? This duvet, these linens, these three components would be approximately $700,000. Yes. Dollars.
Wow. Yeah. Let's give it a try. Oh. 700 za wyrodać? A nie lepiej robić tak, pa, siedzisz 20 godzin, grasz w LOLa, a po dniu robisz tak. I śpisz. I potem wstajesz i grasz dalej. Za darmo. This is the oldest scam in the world, and I'm going to expose it. What? No video with mobile. There's no video. It's called the three shell game. Ej, a u nas też są tacy w górach i oni zastraszają ludzi normalnie, żebyś jak wygrasz albo się skapniesz, że skam. Strach się bać. I was in Italy and I saw a group of people playing. Look at this actor easily winning 20 euros. Every single person around me is in. Znaczy wszędzie pewnie, no i w górach, tak powiedziałem, no. Wszędzie, gdzie są turystyczne miejsca. So I would think that if I made the bet, I would have won. But as soon as I bet the money, he steals the pee. And it doesn't matter which shell I use, because they're all empty. He collects my money and reveals that the pee was under a different shell. Let's watch it in slow motion. Yeah, smooth, right? But I'm a magician. I know the secret, and I'm going to confront him. Yeah. The double, if you yeah, 50. I'm 50. Sorry. It's all sampled. No. Hey, where is it? No. This is the. Aha, przewrócił wszystkie naraz. Te kasztany, znaczy się orzechy. Co się stało? Zrób nowym przyciskiem. To niezły magik. PewDiePie'a za 100 milionów subskrypcji, Felix Prugten przekroczył w sierpniu 2019 roku jako drugi kanał na świecie. Miesiąc później oficjalnie pochwalił się tym przyciskiem na swoim kiedyś kanale. Kiedyś pewna baba z łamanym polskim chciała mi dać róże za free, potem złapała mnie za rękę, powiedziała 30 zł. No ile razy ja takie miałem? Przecież to są tacy jedni. Niestety kilka tygodni później cygara. Popsuł się ten krystaliczny element na środku przycisku. Nie popsuł się natomiast przycisk subskrypcji, dlatego kliknij Speaking Blinders. PewDiePie otrzymał swój przycisk, trafił do sprzedaży na eBayu, a jego nowym właścicielem został Jack z kanału Jack's Cat Life. Natomiast w październiku 2021 roku sam przycisk, który dalej swoją drogą był popsuty, trafił do jednego z subskrybentów PewDiePie'a o nicku Lizard Lava. W styczniu 2022 roku przycisk, który dalej był zepsuty, trafił do Jacka, który wcześniej kupił walizkę, w której był ten przycisk. Jednak to nie koniec historii tego przycisku, ponieważ Jack poprosił firmę, która produkuje przyciski dla YouTube'a, Society Awards, żeby naprawili popsuty element, a oni się... Dziękuję, Jewel, 35 lat. Ile? AH66. Witam, AH68. O, jest. Czekaj. Nie chcą mi strzelić i tak... Wiesz, na krawędzi, musi strzelić, a nie chce. Tak więc obecnie zarówno przycisk, jak i walizka znajdują się w ogromnej kolekcji Jacka. Ale se zbiera guziki. Don't talk in the mic and I'll buy you whatever you want. Before we start, can you tell the camera name? Do you understand the rules before we start? All right, you won. What do you want to get? Zrobił sushi. All right, let's go. You can talk now. You actually won. No, you actually won. Like, what do you want to get? I'll buy you anything in the store. Ciekawe, co będzie chciał. Shit, I want me a car, homie. A car? You said whatever, right? I ain't say that. You said Przegrał. That, so whatever I want, right? I guess let's get you a car. All right, bro. Here are all the cars, I guess, yeah? I think that's the one right there. Are you sure this is what you want? That's the one right there. All right, just because you didn't talk on the mics, get it. All right, bro, let's go. Let's get it. Do you want to take this car or should I double it and give two to someone else? Yeah, two to somebody else? Co ty mówisz, kończu, witam. No, I think I want just the one for myself. All right, bro, are you sure this is what you want? Yeah, I like it. I could dig it. All right, your total is 420. Do you have your wallet? You said I could get whatever I want. That's on you, right? No, I'm just kidding. I'm kidding. I got it. Don't talk in the mic and I'll buy you whatever you want. Ale się ten mały zdenerwował. This is Messi's bodyguard, and he does not like people touching Messi. Okay. I'm sure by now you all know about Chueco, Messi's personal bodyguard. He's known. Coś go dotknął? On od razu mu rękę zdjął. Is he always this cold-hearted? Pa. One think that by looking at this footage. But what happens next? Ej, a szczerze, po jakim czasie ochroniarz by zareagował, jakbyś podbiegł i Messiemu w mordę dał? Serio się pytam, co by ci zrobił? Zdążyłby zareagować? Podchodzisz i dajesz w mordę Messiemu. I co robi ochroniarz? Łamie cię. Messi by mi oddał, czy ochroniarz? He lowers his guard down and lets Messi decide.
Ty jakieś dziecko złapał. There are rare moments like this one that are truly worth living for and restore our faith in humanity. Messi even signs the little kid's shirt, and by doing that, he motivates many kids around the world. But not only that, he also shows to the world how good person he truly is. Co? Nie zesraj się. Dobra, denerwujesz mnie. ...120 rakiet, 12 tysięcy złotych. Ten projekt pirotechniczny to największy projekt rakietowy. Będzie house flipper jak cały polski Twitch? Nie, ale za to będzie... banana painting na kategorii art. No wiadomo, to będzie jakby adult content, ale zapraszam chętnych za chwilkę. Znajdujemy się właśnie na lotnisku w Pile i zaraz zobaczycie, jak 120 jednych z największych rakiet Gold Crown wyleci w górę i ozdobi nasze niebo. Co prawda pogoda nie dopisuje, ale zobaczymy, czy efekt będzie spoko. Zobaczcie, jaka jest mgła. To jest Sylwester u niego. Gold Crowna. Pierwsza rakieta poszła w górę i nie napawała nas zbytnio optymizmem ze względu na pogodę. No i cóż, zwróćcie uwagę, jak wysoko ona leci. No, rakiety są potężne, Katiusza robi wrażenie. Słuchajcie, co tutaj się odwaliło. Pogoda nas zaskoczyła. Siema, widzów, witam. Danger Hobby, czyli organizator tego wydarzenia. No to jest stary pirotechniczny wilk. Wiedział, że takie coś może się zdarzyć, więc wziął sobie racę morską zapasowo i racą odpalał po kolei każdą rakietę. Dzięki temu uratował praktycznie to wydarzenie. Na końcu, kiedy raca już mu zgasła, to rozżarzonym kijem po prostu odpalał po kolei ląty, także szapoba. Okej. Okay. Denerwujesz mnie. 18 dla chłopaka. No dobra, to lecimy z tym. Tort miał numer. Ej, z chleba robią tort. Czego? Porazowego, wytyfy. 11, 20, 24 porcje. Jedno piętro. Smak numer 4, czyli knopers, biała czekolada i marakuja. No i tak, klient sobie zażyczył, bieda? Aby tort był czarny. A myśleliście, że się pomyliłam? Otóż nie, już nakładam czarny. Drugim kolorem przewodnim miał być złoty. Pokażę wam z bliska, jak pięknie mi to wyszło. No dusi grosz. Kancik, aby był taki, wiecie, tort dla dusi grosza. Rozety, no i na te rozety i między rozety dodałam makaroniki. Oprócz makaroników miał... Ej, mam pytanie. Czemu to się nazywa makaroniki? To jedzenie, ten słodycz. Nie rozumiem tego w dupę. Miały być jeżynki. Tylko, że miało być dużo złota, to popsikałam. Zobaczcie, jaki wyszedł efekt, bo nie spodziewałam się, że będzie aż tak piękny. Miał być znaczek Volkswagena. Czy myślicie, że to może być dodatkowy prezent? No i jeszcze wiadomka, jadalny hajs, alkohol 18. Słuchaj, fajnie to wygląda. Ty, ona ogarnia te torty. No i tak trzeba żyć, proszę państwa. Tort na 18. Nice. Oho. If you are receiving this message, that means your journey ends now. We thank you for your determination, but the owner of this body has made the decision to cancel any further activity following their irresponsible actions. Do you know how far I've traveled? Oh, I understand, baby, but your mission ends here. Oh, don't do it. I'll end your little life now. Siema, H6.2, skończyłeś dodatek wczoraj, bo zasnąłem. Wiesz co? Syzyfem jestem i niestety nie. Zabaj je, H6.6, a co jest? Czekaj, co on go... On ma 21 sekund, żeby za darmo rzeczy do koszyka załadować? Zobanie teraz, oglądam shortsy. Czemu każdy na Twitchu gra teraz w House Flippera? Nie wiem, bo ich w dupę na remont nie stać i se tworzą w gierce. Ja nie gram w gry, ja jestem reaktorem. Daj mi reagować. Zobacz tu. Diament biłeś, ale to jest TFT. Gratulacje. To dla ciebie.
Ej, a czemu? Czekaj, o co chodzi? For reals, we just went swimming at the pool because that was our Thanksgiving. Dude, are you kidding me? I'm not, that's, this is our... Is that, was that your basket and your daughter over there? Yeah. Bring the basket, bring the cart. I on mu kupuje rzeczy na Thanksgiving, na to święto ich, dziękczynienia. 21 seconds. I się tak cieszą. Okej. Okay. A nie można zaubić pizzy i w niej iść do sklepu? Widz poprosił o najmocniejszy komputer bez limitu cenowego? No dobra. Ale o co chodzi wam z tym House Flipperem? Bo nie wiem, grałem w to kiedyś przecież. Widz poprosił o najmocniejszy... Black Blue, oceń czy on dobrze robi. ...czy komputer bez limitu cenowego? No dobra. Jako procesor weźmiemy takiego Threadrippera, który... To tyle kosztuje procesor? Ma 64 rdzenie i kosztuje prawie 30 tysięcy złotych. Ja pierdziele, co? Poszalejmy, weźmy aż 256 giga RAM-u DDR4. Dorzućmy tutaj RTX-a 4090. I słuchajcie, aż 7 SSD-ków od Crucial'a, które mają po 4 terabajty. 3 zmieszczą się na płycie głównej, a 4 na takiej specjalnej karcie, która jest dołączana wraz z płytą główną. Zasilać to będziemy takim oto Asusem, który ma 1600 watów. Dużą rozkminę, jeżeli chodziło o chłodzenie, bo mało nie jest... wiem dla kogo i po co taki komp. Mają aż tak duży blok, żeby przykryć cały procesor, ale... Wszystkim dali sponsorowany, by zagrać, nawet streamerom po 5 widzów, tylko nie tobie. Może mi dali, ale ja tego... Nie patrzę w ogóle. Finalnie wybrałem takiego Corsera. No i wszystko to zamkniemy w takiej oto obudowie również od Corsarzy. Tutaj macie screenshot ze wszystkimi częściami, a całość kosztuje niemalże 77 tysięcy złotych. Miłego dnia. 76k. Nie potrafię mówić... Ale to jest pierwsza część House Flipper, czy jakaś nowa wyszła? Kupić po tajsku, ale mieszkam w Tajlandii. Dlatego dzisiaj spróbuję kupić owoce używając tylko lokalnego języka. Na początek odpalamy translator. Po angielsku nie może jej gadać? Aha, bo ten, na tym polega ten challenge, że gada po tajsku, dobra, nieważne. Kiedy tylko wyszedłem z domu, próbowałem już zapomniał pewnie. Osobę, ale chyba się spieszyło. No nic, spróbujmy jeszcze raz. Minęła dosłownie chwila i... Ej, ciekawe to Tajlandia wygląda. Chansa masu pulemai ditinai. There. Kap, kap, kap. Z tego co zrozumiałem, mam iść w tą stronę. No i faktycznie są owoce. Ech, co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że mój tajski jest dość kiepski. Nie... Okej. Okay. Nie jesteś żadnej agencji marketingowej i... Nie jesteś, a oni tylko przez ją się kontaktowali. A racja, no możliwe, że tak jest. No, no, i luj z tym. Myślałem, że to niemożliwe, ale zrobiłem ramen w pół godziny. To jest tak dobre, że nie powinno być legalne. Jajka wkładamy do lekko wrzącej wody i... A skąd ty wiesz, co on powiedział? Zasztajski, widzu? Gotujemy przez 6,5 minuty, przekładamy je do lodowatej wody. Co on robi? Dobra, co on robi tym razem? To popiół? Quinto, powiedz mi, co tu się dzieje? Badass. Ej, popsuła! Ja pierdzielę. Amazing. His eyes see colors in a super special way because he spent his whole life working with colors. A woman gives him... On widzi specjalnie kolory, bo całe życie pracował z kolorami? Czekaj, to w USA też trochę inaczej widzą, jakby w Nowym Jorku jest jakby... How I find my wife in the store part 2.
Locator secured. Honey, I'm gonna go get some pears. No tak, jest duchowo uczulony na klory, okej. Pears. Don't worry, I'll find you. XPP. Ten, kto pierwszy popije ostre przekąski z naszego sklepu, przegrywa. No to smacznego. Ale co, jeszcze spoko, no. No tutaj wygląda to już trochę gorzej, ale uwaga. Ej, on mnie tak śmieszy, ten typ. W sensie, on tak gada w taki dziwny sposób. On już mi się wyświetlał. Ale on tak gada tak... I nawet nie mogę tego udać. Posłuchajcie to, no. Tak... Tak... Jak cały czas... Tukło! Kumasz! Przepraszam, już... Plądaj to. To dopiero druga runda, a ja już mam ochotę ściągnąć po szklankę. Słyszałeś? Najgorzej pali język. No dobra, ja się nie piję. Ja też nie. Nie no, spójrzcie tylko na to, przecież to wygląda jakby miało spalić gardło, ale uwaga. One na końcu są najgorsze. Dobra, ja nie popiję. Ja też nie. One wyglądają całkiem niegroźne. Tak, mega niegroźne będą. Jest to, jest okej. Okay. Wypala język. Nie, to mi się trafił jakiś łagodny. Ej, mój jest jakiś silniejszy, ale dobra, spróbujmy. A mi się ostry trafił. Muszę popić. To wszystko znajdziecie na www.sweetplanet.pl. Ten kto... Sweet Planet, a to nie jest słodkie, scam. Blank Beats Production. Husaria! Mam już znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mam już szansę!